Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ciasto bananowe. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Bierzemy rozdrabniacz i wkładamy do niego moczone orzechy. Ja użyję laskowych i włoskich. Będą one potrzebne do zrobienia spodu naszego ciasta. Dodajemy do nich roztopionego oleju kokosowego a także wiórek lub też mąki kokosowej. Teraz wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Pora na moczone daktyle. Je również trzeba rozdrobnić w rozdrabniaczu. Trzeba tylko zwrócić uwagę, czy w żadnym z daktyli nie ma pestki. Mieszamy składniki ze sobą, najlepiej ręką. Daktyle z orzechami muszą się dokładnie połączyć. Wykładamy teraz spód naszej formy częścią z przygotowanej masy. Kolejna warstwa będzie składała się z bananów. Obrane ze skórki musimy przeciąć wzdłuż, a następnie odkroić taki fragment, by zmieścił się między jednym brzegiem blachy a drugim. Robimy to samo na całej powierzchni formy. Mamy już formę wyłożoną w ten sposób, więc możemy przygotować warstwę przykrywającą banany. Użyjemy do tego fragmentów bananów, które nam zostały, oraz moczonego słonecznika. Jeśli konsystencja masy nie jest zadowalająca, dodajemy jeszcze jednego banana. Przykrywamy teraz banany powstałą masą i równomiernie rozprowadzamy.
Kolejna warstwa to nic innego jak wcześniej przygotowany spód ciasta. Nie przyciskamy go zbyt mocno, by poprzednia warstwa nie zaczęła nam wypływać po bokach. Gdy dokładnie sprowadzimy nasz spód, możemy zebrać się za górę ciasta. Bierzemy awokado i obrane wrzucamy do rozdrabniacza. Będziemy mieszać je z karobem lub też kakaem niealkalizowanym. Gdy chcemy, by ciasto było słodsze, używamy karobu. A gdy chcemy gorzkie, wybieramy kakao. Dodajemy też odrobinę przyprawy chili i wszystko ze sobą łączymy. Nakładamy to na warstwę z orzechów i dokładnie rozprowadzamy. Nasze ciasto jest prawie skończone. Teraz musimy posypać je z góry wyłkami z czekolady. Link do tego, jak zrobić taką czekoladę, będzie oczywiście w opisie filmu. Do stworzenia takich wiórek potrzebna nam jest jedynie obieraczka. Nasze ciasto jest gotowe. Wystarczy je teraz schłodzić, by zgęstniało. I będzie gotowe do jedzenia. Smacznego!